ze mną już w tej chwili goście. Podpułkownik Artur Żelichowski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I sierżant Podchorąża Kinga Szostek, dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, ale my porozmawiamy sobie o Akademii Wojsk Lądowych i o przywództwie, bo pan podpułkownik, będący tu dzisiaj z nami, jest kierownikiem Katedry Przywództwa. Pani Kinga jest studentką piątego roku Akademii Wojsk Lądowych i o tym przywództwie chciałabym porozmawiać. W tym tygodniu, bodaj we wtorek, w Akademii Wojsk odbyły się taki, taki, no nie turniej, ale szkolenie z przywództwa, tak? Jak się szkoli z przywództwa, panie podpułkowniku, tak? Znaczy, zwracamy jak, jak się, pułkowniku, panie jest pułkowniku. Pułkowniku, dobrze. Panie pułkowniku, panie pułkowniku. Ale to jest tak, tylko, tak, tylko, okay. tak, tylko mała uwaga. To już zawsze było, to przywództwo jest elementem dowodzenia, gdzie yy, ma to wpływ na postawę i chęć działania żołnierzy. Jeżeli dowódcy, yy, rozkaz wydany... Zawsze brzmi tak samo. Kto, co, gdzie, w jakim celu. Ale osoba wysoce zmotywowana zupełnie inaczej może to zrobić, a osoba zdemotywowana zupełnie może inaczej to zrobić. Czyli podam przykład posprzątaj pokój. jeżeli osoba, która chce to zrobić, zrobi to idealnie, a osoba, która zrobi, która nie Który ma tej nie motywacji, zależy po prostu, po prostu pójdzie mhm. najkrótszą drogą, która może być, spróbuje ją oszukać lub w ogóle nawet nie będzie chciała tego zrobić. A jak to szkolimy? No Ale bo... jeszcze, jeszcze wrócę na chwilę do takich kompetencji, które wydaje tak. mi się, że ludzie tacy jak pani Kinga, czyli studenci, wydaje mi się, że na dzień dobry wchodząc na taką uczelnię muszą chyba mieć. No bo coś takiego jak przywództwo w wojsku, trzeba mieć to trochę w charakterze, czy to nie jest konieczne? Jak pani uważa, pani Kingo? No to w takim razie moim zdaniem to wygląda tak, że wiadomo, jest to na pewno fajny zaczątek, taki fundament, jeśli ktoś ma te kompetencje, ale też nie bez powodu mamy taki przedmiot jak kształtowanie kompetencji przywódczych, gdzie właśnie też skupiamy się na tym, żeby te kompetencje rozwinąć. To nie jest coś raz dane i nigdy nie można już yes, tego yeah. rozwinąć, zmienić. Tylko właśnie o to też chodzi i dlatego w Akademii Wojskowych mamy takie przedmioty, żeby wykształtować wszystkich ludzi, którzy do nas przyjdą, wszystkich podchorążych, żeby byli jak najlepszymi nie tylko dowódcami, ale też przywódcami. A Pani jest przywódcza? Ma Pani takie cechy w sobie? Ja tego nie mogę ocenić. To mogą ocenić moi podwładni, których jeszcze w tym momencie nie mam. Dopiero po szkole, jak już będę na Dobrze, swoim pierwszym stanowisku ale, ale może Pan podpułkownik Artur Zielichowski może ocenić. Czy Pani Kinga jest przywódcza, jak Pan sądzi? E, tak, jak najbardziej. Można to zaobserwować przez to, że po pierwsze udziela się w wielu akcjach i przejmuje tą pałeczkę, Aha. jeżeli trzeba podjąć decyzję i zacząć działać. A pan Artur jest przywódczy? Jak no. pani to ocenia? Zdecydowanie. I ja może nie powinnam się tak wypowiadać, bo tutaj pan pułkownik jest dalej wykładowcą w... I pani promotorem. I pani, tak, i moim promotorem. W pracy magisterskiej, tak? Ale zakładając, że teraz przez chwilę pan pułkownik tego nie słyszy, to jest to jeden z lepszych oficerów, których znam i na pewno jest moim autorytetem. No to nie, to ja myślę, że bardzo chciałby to usłyszeć i jest mu bardzo miło, prawda, panie pułkowniku? Ale dzisiaj nie jest jego dzień, tylko dzisiaj jest dzień, Sekretarki, jak To będzie. prawda, i dzisiaj tak. składamy sekretarkę wszystkiego najlepszego. Dobrze, powiedzcie proszę w takim razie, jak się szkoli takie kompetencje przywódcze, tak w dwóch zdaniach. To jest jakiś dłuższy kurs, to są przedmioty na uczelni, które, które trwają jakiś tam czas. To jest cykliczne. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to próbujemy zidentyfikować te cechy i te kompetencje poszczególnych ludzi. Te zajęcia, które mamy na naszym ośrodku szkolenia kompetencji dołuczych, stawiają. Osobę, właśnie takim zadaniu dowódczym, gdzie musi w zespole dziesięcioosobowym, osobowym wykonać zadanie, które nie jest zadaniem standardowym. Przez, specjalnie przeszkoleni do tego instruktorzy prowadzą obserwacje i dają bardzo spersonalizowaną informację zwrotną do tego, jak ta osoba zachowywała się, kiedy pełniła tą rolę. To dotyczy... może zatrzymajmy się tak? tutaj na chwilę. Propo propos podchorążej, e, żołnierki e, m, i sierżantki. Jak to jest w wojsku? Czy te feminatywy, one e, przechodzą? Czy wy nie używacie feminatywów? No nie, ja bym się przedstawiła sierżant podchorąży Kinga Szostek, ponieważ mhm. nie używamy tych feminatywów. E, wszystkie formy są tak, takie same i dla mężczyzn, i dla kobiet. A dlaczego nie, 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 nie podjęliście tego? Językowo? E... Zwracamy też uwagę no, oczywiście na płeć, mówimy pani podchorąży albo pan podchorąży, ale wydaje mi się, że nie chcemy tego rozróżniać. Ja przynajmniej jako kobieta nie chciałabym tego rozróżniać, ponieważ żołnierzem jest kobieta, jest mężczyzna, nie chcemy tego rozróżniać, Mamy, będziemy mieć dokładnie te same zadania. Dlatego no, po prostu zostawiam przy tym, że jesteśmy. Czyli żołnierz nie ma płci, po prostu. Nie, nie powinien, moim zdaniem, nie powinien mm -hmm. mieć, bo powinniśmy po prostu e, tak samo działać. Jasne. Na e, to wróćmy teraz do tej informacji zwrotnej i do szkolenia z przywództwa. E, kiedy żołnierz dostaje, dostaje informację zwrotną, e, spersonalizowaną. Co to oznacza, panie pułkowniku? Nie można poprawić czegoś, jeżeli czegoś nie można zmienić, mm -hmm. zmierzyć. Jeżeli Nie mogę się poprawić skoku w dal, jeżeli nie zmierzę tego skoku, jakim jest mój pierwszy. Dlatego w czasie tych zajęć instruktorzy skupiają się bardzo, na osobie tego dowódcy i z taką metodą, taką, znaczy innowatorską metoda ta już funkcjonuje w wojsku od dawna, szczególnie w wojsku zachodnich, nazywa się Assessment Development Center. Staramy się dać informację zwrotną opartą na faktach. A nie na moich odczuciach czy emocjach związanych z daną osobą. A to bardzo ważne rzeczywiście, no bo jeżeli dostajemy fakty, które są mierzalne jeszcze do tego tak. wszystkiego, nie są odczuciami i refleksjami, to zdecydowanie łatwiej nam się do takiej informacji zwrotnej dostosować i cokolwiek z nią zrobić, prawda? Móc poprawić, jak pan powiedział. Można poprawić. I nasze ten, nasz ośrodek składa się z 17 takich stacji zadaniowych, różnorakich zadań, gdzie grupa po przećwiczeniu tych wszystkich zadań jest w stanie wyciągnąć dokładne wnioski, i poprawić swoje funkcjonowanie, porównanie od pierwszego do 17 zadania. No dobrze, ale jest coś takiego, taka cecha charakteru jak asertywność i wydaje mi się, że asertywny powinien być przywódca, że no musi mieć tę umiejętność odmawiania, prawda? Mówienia, stawiania granic. mówienia nie, tędy, tędy. I teraz asertywność jest trudno mierzalna. Trudno powiedzieć, że ten człowiek jest asertywny, a ten nie. Jak dać informację? Słuchaj, u ciebie jest za mało asertywności. Tutaj mierzymy taką kompetencję, taką czynność, czy pozwala przejąć dowodzenie innej osobie. Aha. I w momencie, kiedy dostaje zadanie, on dostaje zadanie i ma tą opaskę dowódcy i na ten moment, bo to, no, niestety uczymy ich dowodzenia, uczymy naszych studentów dowodzenia w sytuacji, gdzie takie bardzo nienaturalne, ponieważ dowodzą kolegami. I to asertywność jest szczególnie trudna. Ponieważ bardzo trudna. Ponieważ występują w tym samym stopniu i mają tą funkcję tylko na kilka minut i muszą za chwilę wrócić do tego szyku, więc nie mogą zachować się w nieodpowiedni sposób, żeby koledzy potem ich nie odrzucili jako członków zespołu. Tor Lider to jest ten ośrodek kształtowania kompetencji dowódczych, tak. w którym właśnie państwo pracują i uczą żołnierzy tych kompetencji przywódczych, dowódczych i przywódczych też jednocześnie. To jest jakiś szczególny ośrodek, jak do Państwa dzwoniłam i rozmawiałam na temat tego ośrodka, to mówiono mi, że to jest jedyny w swoim rodzaju ośrodek w Europie. Dlaczego? We... Na czym polega ta jego wyjątkowość? Jeszcze wyjątkowość polega na podejściu, gdzie nie uczymy, typowo na, nie skupiamy się na elementach technika, takich technicznych, że ktoś potrafi rysować znaczki, znaki taktyczne, potrafi programować radiostacje, wydaje komendy w po, poprzedni sposób czy środki radiowe, a skupiamy się właśnie na tych cechach miękkich, tak jak Pani by powiedziała, ta asertywność. A dlaczego wyjątkowy? Ponieważ jest to pierwsze takie podejście tutaj w tej Europie Zacho Wschodniej, podejście właśnie do szkolenia z kompetencji przywódczych, gdzie na zachodzie Europy, od Wielkiej Brytanii przez Stany Zjednoczone, Kanadę, jest to standardowym procedurą. Pani Kingo, a jak jest z kobietami w wojsku? No, w pani przypadku to w Akademii Wojsk Lądowych. Jak w procentach się to przedstawia? Ile kobiet, ile procent kobiet studiuje na akademii, ile procent mężczyzn? I jak z tymi kompetencjami dowódczymi jest w przypadku kobiet? Procentów nie znam, nie, nie podam ich nie będę czasu. Ale tak teraz mniej więcej, jeśli Pani swoją na grupę podstawie, na podstawie Dokładnie. <noise> na podstawie swojej kompanii mogę powiedzieć, że na 140 osób mam 10 kobiet. Także mniej niż 10%? Dużo, niedużo, no. Jakby I tak to się zmienia, tak? No nie moja, dużo chyba jednak. Y, moja dowódca batalionu to była chyba jedna, nie wiem, z trzech kobiet na, na roku jakoś tak. Także to jest na roku, a ja mówię na, na jednej kompanii, a mamy dwie na roku. Także no, na pewno przybywa tych kobiet. I tak też patrząc nawet, jak już się gdzieś jedzie na praktyki, rozmawiając z żołnierzami, to też właśnie mówią, że już ich to tak nie szokuje, jak przyjeżdża kobieta, pani podchorąży, a kiedyś jeszcze faktycznie było takie, takie zdziwienie i też może taki nawet wewnętrzny czasami opór, no bo to wiadomo, że w niektórych zawodach troszeczkę później kobiety docierały do tych miejsc. A jeśli chodzi o kompetencje przywódcze, no i to właśnie, to nie jest kwestia płci, to jest wiadomo kwestia osoby i... Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli je rozróżnić. Na pewno widać predyspozycję kobiet do niektórych zadań bardziej niż na przykład mężczyzn i odwrotnie, ale to też bym nie ogólniała. Każdy jest inny, i to jest właśnie fajne, że w, w tym ośrodku możemy sprawdzić każdego. Nie robimy rozróżnień, że tutaj teraz będzie grupa kobiet działała, a później grupa mężczyzn, albo tak, tylko faktycznie w takich grupach, jakie są te grupy szkoleniowe. I to jest też fajne, bo to, co powiedzieliśmy, że ciężko jest się dowodzić kolegami, i też faktycznie, będąc kobietą, też czasami jest to, bym powiedziała, trudniejsze, no bo czasami. Na pewno paniek jak się, jak, jak się podchodzi do kobiet. Wczoraj czytałam taki komentarz jednego z wojskowych, że czas pokoju w Europie i na świecie definitywnie się już skończył. Jesteście żołnierzami, zastanawiam się, jak wy odbieracie to, co dzieje się i za wschodnią granicą, to co dzieje się w Izraelu. Jaka atmosfera panuje w tej chwili w Akademii Wojsk Lądowych? Na pewno to zagrożenie, które pojawiło się na wschodzie, ono pojawiło się, one tam zawsze istniało, mobilizuje nas do większego wysiłku i skupienia się na wykonywaniu przynajmniej zadań. No, bo po prostu jest mobilizacja większa, bo wiadomo już, że to zagrożenie jest i można je nazwać, można je zdefiniować, można je zobaczyć. Tematyka wojny do, do, towarzyszy nam praktycznie codziennie. Jeżeli nawet budujemy scenariusze zajęć, prowadzimy rozmowy, jakikolwiek przedmiot odwołujemy się do doświadczeń, do tego, co się dzieje na Ukrainie. Czyli, Czyli cały czas jesteście mocno przyklejeni do tej rzeczywistości? Mhm. W dniu dzisiejszym, przez najbliższe dwa dni na szkole, odbywa się konferencja medyczna, dla ratowników medycznych, gdzie jednymi z gośćmi są, wieloma z gośćmi są ratownicy ukraińscy, jak również ratownicy polscy, którzy biorą udział w tym konflikcie. Mhm. Pan porucznik rezerwy Damian Duda, prezes prezes fundacji w międzyczasie, jest jednym właśnie z prelegentów. Jak Dzisiaj pożegnamy się z panią o 12, przed 12 będzie spotkanie z podchorążymi, gdzie będzie rozmawiał z nimi, i pokazywał im swoje doświadczenia, gdzie brał udział w oblężeniu, czy brał, był uczestnikiem walk w Bachmucie, nie tyle walk w Bachmucie, był ratownikiem w czasie walk w Bachmucie, a 5 maja już pokrótko tutaj pod konferencji wraca tam z powrotem ze swoim zespołem, dalej pomagać i ratować żołnierzy. Pani Kingo, to zapytam jeszcze, jak jest wśród studentów? Czy padają takie pytania? Czy zastanawiacie się na przykład, co będzie, kiedy będzie mobilizacja? Oczywiście pojawiają się takie pytania. No i tutaj też mamy tę informację, że jeśli byłaby mobilizacja, to starsze roczniki, mamy promocję, jesteśmy szybciej promowani, też ten aspekt. Przedmiotów cywilnych jest skracane, wycinane, tak żeby faktycznie skupić się wyłącznie na tych wojskowych aspektach przygotowania nas do, do tej ważnej funkcji. No i też tak właśnie mogę powiedzieć, że w sumie z perspektywy podchorążego, no to bardzo dużo tych informacji z Ukrainy, no zadajemy pytanie wykładowcom, też dzięki. Temu, że mamy te obrazy, jak to wygląda mhm. w innych państwach, też możemy porównać tę wiedzę książkową, której się uczyliśmy z tym, co się dzieje, i, i faktycznie nasi wykładowcy na bieżąco nam starają się przybliżyć tę tematykę. Także no, ta sytuacja na pewno przynajmniej nie. Mhm. tak, tak, jest, jest obecna w tych naszych rozmowach. No i też chyba dzięki temu się po prostu lepiej przygotowujemy. Też mogę powiedzieć, że właśnie to tak bardziej nawet mobilizuje do tego, żeby, żeby mieć cały czas tą aktualną wiedzę i żeby być cały czas dobrze wykształconym. A wracając do rzeczywistości uczelnianej, już tak na koniec zapytam jeszcze, to jest okres rekrutacyjny? Ludzie już myślą w tym momencie, czy pójdą na Akademię Wojsk Lądowych? Tak, już Prawda? Się to... To, jest, to jest ten moment, chyba to też mi się tak moment. wydaje. Gdybyście mogli powiedzieć, jako przedstawiciel Akademii Wojsk Lądowych i jako student jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, waha, co powinien w sobie znaleźć, żeby być pewnym, że to są studia dla niego? Przekonanie, że jest gotów poświęcić swoje, nie, nie mówię tu o życiu, tylko o swój czas i o swoje życie powiedzmy dorosłe, prywatne, Prywatne, bardzo ważnemu celowi, czyli obronie rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej. Pani jest, Kingo? No to ja też, to jest w ogóle temat moich rozważań i tak jak sobie myślałam... Z jakimi kiedyś ludzie przychodzili, motywacjami, można wyróżnić takie patriotyzm, tak, właśnie no tak. takie bardzo ważne słowa, ale też ja uważam, to jest ważne, to jest bardzo ważne, ale to jest też coś, czego można się nauczyć na szkole. Mamy takie przedmioty, a najważniejsza jest chęć. Także jeśli tylko ktokolwiek ma tę chęć, właśnie to, co pan pułkownik powiedział, um, służyć. Oddać ten swój czas, to to jest wystarczająco. Resztą my się zajmiemy, mamy naprawdę wspaniałą kadrę. Mamy warunki do tego, żeby przygotować każdego, nawet jeszcze tego, który nie był w klasie mundurowej, nie, nie miał w ogóle jeszcze związku żadnego z wojskiem. Do tego, żeby faktycznie po tych pięciu latach był, był dowódcą, był przywódcą. Bardzo pięknie wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Podpułkownik Artur Zielichowski, Sierżant, podchorąży, pani Kinga Szostak, byli dzisiaj z nami Akademia Wojsk lądowych Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, ja